Witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj pokażę Wam kolejny ciekawy sprzęt, a będzie nim Motorola Telka RT40. Zapraszam. Firmy Motorola chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Jest to bardzo renomowana firma, która słynie z telefonów komórkowych, właśnie z radiotelefonów oraz innych tego typu rzeczy. Jest to model Telka RT40 zakupiony na portalu, ale drogo, za 99 zł na dzień 26 listopada 2017 roku. W zestawie otrzymujemy drugi taki sam model, zaczep do paska i tak to wygląda. Producent deklaruje, że model ten ma zasięg do 4 km. Ja to testowałem w terenie i mogę śmiało powiedzieć, że zasięg wynosi do 3 km. Nie jest to wcale jakoś mało, ale jakoś bardzo dużo też nie. Natomiast mi jak najbardziej taki zasięg wystarcza. Fajna rzecz, polecam naprawdę każdemu, na przykład do lasu albo na jakąś wyprawę w góry, czy też nawet na zakupy. No cóż, częstotliwość nadawania wynosi 446 MHz. Krótkofalówka posiada 8 kanałów, jeden dźwięk dzwonka. Za pośrednictwem tej krótkofalówki możemy oczywiście komunikować się ze wszystkimi radiotelefonami na paśmie PMR 446. Motorola Telka R40 zasilana jest trzema bateriami typu AAA. Tak prezentuje się właśnie jej wnętrzność. Oczywiście polecam zaopatrzyć się w akumulatorki. Dobrze. Założymy sobie klapkę i odpalimy nasz sprzęt. Zobaczymy, jak to tutaj będzie się prezentować. Dobrze. Tutaj jeszcze zapomniałem Wam dodać. Z boku mamy przycisk, za pośrednictwem którego komunikujemy się. Całość praktycznie z krótkofalówki jest wykonana z tworzywa sztucznego. Wiadomo, ekran LCD i przyciski. Tutaj mamy przycisk menu. Możemy sobie regulować głośność. Jak jeszcze raz naciśniemy, tutaj możemy sobie ustawić kanał nadawania. Jak już wcześniej wspomniałem, jest 8. Damy sobie na jedyneczkę. Ta funkcja umożliwia nam skakanie po kanałach i jeśli aktualnie ktoś coś będzie nadawał na danym kanale, to nasza krótkofalówka zatrzyma się przez moment i będzie śledziła nadawanie. Jak widać, krótkofalóweczka teraz sobie lata. Lata, 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 krótkofaleczka. Dobra. No akurat nikt nic nie nadaje, jak widać. Ostatni tryb jest taki, że możemy sobie sami buszować po kanale. Ale jak widać, mamy pecha, akurat nikt nic nie nadaje. Tutaj mamy jeszcze taką funkcję dzwonienia, czyli na przykład jak ktoś jest na tym kanale, akurat na jedynce, my możemy go wywołać. Akurat tutaj mam włączoną drugą krótkofalówkę. Wstawimy sobie również na kanał pierwszy. Obydwie są na jedynce. I jak widać, w drugiej krótkofalówce z automatu wyświetla nam się dzwonek. Dobra. Zobaczymy, jak to tutaj funkcjonuje. Za chwilkę postaramy się nadawać z tej krótkofalówki do tej. Halo, jak mnie słychać? Halo, halo? Halo? Halo, halo, jak mnie słychać teraz? Chyba dobrze.
Jak już wcześniej wspomniałem, oczywiście testowałem te krótkofalówki na większych odległościach, tak do 3 km i do 3 km można było się porozumieć. Także tak to wszystko się prezentuje, moi drodzy. Ja ze swojej strony naprawdę polecam ten produkt. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Trzymajcie się.